Cześć, witajcie w najnowszym odcinku Motogramy. W dniu wczorajszym wystartowała kolejna faza beta testów Need for Speed World. I cóż, poprzednie chyba dwie albo trzy weekendy, kiedy to beta trwała, nie mogłem, ja i tam kilka tysięcy albo i więcej osób, nie mogliśmy wziąć w niej udziału, ponieważ po wczytaniu się startera, po ściągnięciu danych powinna pojawić się opcja play. Pojawiała się, jednak była szara. Przez co nie mogliśmy wziąć udziału w testach. No cóż, teraz wszystko się zmieniło. Mamy nowy starter. Gdzie na samym początku trzeba wybrać język. O dziwo jest angielski, niemiecki. Jakby polskiego już zabrakło. I mamy dwa regiony. Ameryka Północna oraz Europa. Wygląda na to, że niemiecki jest dla Europy, a angielski jest dla Ameryki Północnej. No ja jednak pójdę na opak. Jeszcze zaznaczę tutaj opcję. Kliknę update. U góry nawet widzimy informację, że aktualne testy trwają, serwery są online. Jednak ja znowu nie mogę zagrać. Mimo tego, że zaznaczyłem opcję, aby gra wystartowała po ściągnięciu jakichś tam plików. A nie! Ściąga! Patrzcie! 1,5 giga ściągania. Świetnie. Wczoraj nie działała, dzisiaj działa. Cud, to chyba przez to, że postanowiłem nagrać 5. odcinek Motogramy. No, w takim wypadku, skoro to się ściąga, to muszę zakończyć pierwszą część odcinku. No chyba, że przestanie się ściągać, no to wtedy mam problem. No, ale się ściąga coś. I tak jak mówiłem, pierwsza część odcinku Motogramy jest zakończona. Niestety, liczyłem na inny przebieg, ale mówi się trudno. I cóż, pozostaje mi zaprosić was do obejrzenia drugiej części Motogramy, gdzie prawdopodobnie będzie demo test Need for Speed World. Do zobaczenia.